Drodzy widzowie, otóż czytam ostatnio komentarze i też tam słyszę, a propos dźwięku i nowego mikrofonu, że słychać mnie jak ze studni. A posłuchajcie, jak mnie słychać teraz. Słychać mnie trochę inaczej. A wiecie, z czego to wynika? Z tego, że akurat w tym momencie znajduję się w pomieszczeniu, w którym gram WOTA normalnie na PC-cie, a nie w pomieszczeniu, gdzie nagrywam filmy, ponieważ mój lab na ten filmy nagrywam generalnie w innym miejscu i dysponuję tam takim pomieszczeniem, a nie innym, i przez to jest też efekt takiej trochę auli, jak ja bym był w jakiejś studni, ale wynika to po prostu z zagospodarowania bądź niezagospodarowania tego pokoju, plus tego, jak dane biurko jest ustawione, co jest nad tym biurkiem, przez co tworzy się też różny efekt takiego właśnie takiej studni. Na to wpływu mieć nie mogę. Mogłem mieć wpływ na skrzyczący mikrofon, czy na to, co narzekaliście poprzez zakup mikrofonu o lepszej jakości. Nie jest to jakiś fafarafa, nie wiadomo, co to jest za mikrofon, ale bez przesady. Cały czas mimo wszystko robię to hobbystycznie, więc też nie chcę się wpędzać w koszty nie wiadomo jakie, jeśli chodzi o mikrofon. Natomiast, no, przepraszam Was bardzo, nie jestem w stanie zmienić pomieszczenia, w którym filmy nagrywam, przynajmniej nie przez jakiś czas. A więc, no, na to wpływu nie mam i po prostu proszę Was o wyrozumiałość. No i pamiętajcie, że mimo wszystko to jest gdzieś moje hobby. Ja nie zajmuję się tym profesjonalnie. I tak, jak posłuchałem swoich pierwszych nagrań, to czy jakość, czy w ogóle sposób mówienia przeze mnie się dość mocno zmienił, płynność mojej mowy, więc myślę, że jak na rok czasu, bo minął 24 grudnia, minął rok, jak nagrywam materiały z WOTA, to i tak chyba nie jest tak najgorzej. Mam nadzieję, że z czasem będzie tylko lepiej. Udało mi się przekroczyć niedawno 2,5 tysiąca liczby subskrybentów, co dla mnie jest w ogóle niesamowite. W życiu się nie spodziewałem, że tylu widzów, tyle osób będzie chciało mnie oglądać. Zwłaszcza, że cieszyłem się z pierwszej setki jak dziecko. Moim teraz celem czy marzeniem jest 5 tysięcy osób, a czy mi się uda to przekroczyć, nie wiem. To już zależy od tego, czy ten kanał uda się jakoś spopularyzować, czy dzięki na przykład Wami, polecaniu przez Was dla znajomym dojdą jakieś nowe osoby, czy po prostu to zainteresuje. Więc macie teraz taką krótką pogadankę testową z innego pomieszczenia i tutaj jakość jest lepsza, ale no niestety nie dysponuję warunkami, żeby tutaj nagrywać filmy. No, ja jednak też mam życie osobiste, też mam pracę, też mam obowiązki i nie jestem w stanie wszystkiego połączyć, czy zrobić tak, żeby było dobrze. A że Samsung Go Mic, który posiadam, jest na tyle mały, to pozwoliłem sobie go tutaj przetransportować, żeby właśnie przeprowadzić małą próbę, czyli nagrania na tym samym mikro w innym po prostu pomieszczeniu. Jest lepiej, no ale nagrania będą gdzie indziej. To tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.